Proszę, słucham, halo. Witam, dzwonię w sprawie Fiata Doblo. To jest aktualne? Już. A co pani tak ten się zmęczyła? Proszę? Co pani taka zmęczona? Pan o Fiata Doblo. Tak, słucham. Witam. Dzień dobry. Dzwonię w sprawie Fiata Doblo. To jest aktualne? Tak, to jest aktualne, no. No nie, tam dzisiaj syn chyba. Bo tak? tam gadałem z jakąś panią, ale ona ma jakąś zadyszkę. Kto? Tam jakaś pani przed chwilą ze mną gadała, to tak. A to nie, to moja żona, bo ona już leży i odebrała telefon, bo ja podałem jej numer telefonu. Bo a co ona taka zmęczona? Była jak po biegu, jakby maraton przebiegła. Nie, nie, nie. Albo pan seks uprawiał z nią. Proszę? Może tak, pan. Tak, pewnie, no. A to już wiadomo, czemu taka zasapana była. Po panu słyszę. Tak. Po panu słyszę, że pan też tak szybko oddycha. Aha, dobra. To słucham pana, o co panu chodzi? No, jestem zainteresowany tym autem. No. Pan mi powie, do czego był on używany? Do czego był używany? Tak. Ja po prostu. Tak, proszę pana, ja wcześniej miałem no, prywatną inicjatywę. No. No, ciężarów nie woził. To takie leciutkie rzeczy tylko. No. Na przykład jakie? Ciastka, o. Ciastka? Takie coś. Ciastka, tak. Mieliśmy ciastkarnię. Czyli na zakupy pan nim jeździł tylko? Znaczy, rozwoziłem towar, no. O, no i pięknie. Także, że on nie jest taki przeciążony jakiś tego, także, wie pan, no. Pan mi powie, licznik nie był przekręcany? Nie, to ma 300 i coś, nie był przekręcany. A jakieś wypadki? Ja jestem pierwszym, jak? A jakieś wypadki były nim? Nie, żadnych wypadków nie było. Ja jestem pierwszym właścicielem. O, czyli ze salonu pan kupiłem go kupował go prosto. W autoresie, bo to jest Fiat. Aha. Także nie. I ile pan dał za takiego nowego Fiata? Za nowego? Tak. 70... Ło, a pan za 5 wystawia, to ja biorę go. Jak? A pan za 5 wystawia, to się opłaca, bo on jest 70 warty, tak to, tak? No wie pan, no nie wiem, no to... Dobra, to kiedy można po niego przyjechać? No nie wiem, to od pana zależy, nie ode mnie. A pan mi ja powie, jestem cały czas w domu. Pan mi powie, on jest zdatny do jazdy, czy trzeba na lawetrze go przewieźć? Nie, to... Proszę pana, on jest zdatny do jazdy, kopyto ma jeszcze jak tego, to zresztą jakby jest pan zainteresowany, to się pan nim przewiezie, to patrzy pan jak tego. No jest nie, troszkę panie, ja wolę nim nie jeździć, zanim nie kupię, bo jeszcze wypadek jakiś spowoduje i co wtedy będzie? Nie, no to najwyżej ja z panem pojadę. No, to nie panu, ma problemu. Ja będę obok siedział, będę patrzył. Nie ma problemu, a pan samochód mi powie, jest na chodzie, a herbyzatory nie są powybijane? Nie, no to przy przeglądzie jest i zresztą były amortyzatory wymieniane, proszę pana. Ale wie pan, jak przeglądy teraz się robi, że się jedzie, daje się kartkę nie, i się nie, odbiera. Nie. Nawet nie sprawdzają. Ja byłem wszystko sprawdzony, bo ja jeżdżę normalnie, tak nie szukam, kombinuję po prostu tam, żeby ktoś mi podbił bez... Aha. Jeżdżę do jednej firmy, cały czas tam mi sprawdzają wszystko, podbijają. A lampy się normalnie palą w nim? Światła? Proszę? Światła się palą normalnie? Nie są przepalane żarówki? Wie pan, no ja nie wiem, no to... A koła zimowe pan daje jeszcze do zmiany do gratisie? O, z kołami to jest taki problem, proszę pana, bo ja już od paru lat jeżdżę cały czas na zimówkach. Aha. Mam felgi, tu mam aluminiowe, mam felgi metalowe, których wcześniej zmieniałem na zimowe, dlatego... A teraz ja bardzo mało tym samochodem Ja wiem, a pan mi jeszcze powie, olej w silniku jest? Jest, wszystko jest. A kiedy był wymieniony? Proszę pana, kiedy był wymieniany? Rok temu chyba. Aha. Ja mam wszystko zapisane. Czyli pan tylko w zimę nim jeździł, bo pan zimówki ma, tak? W lato pan nie jeździ? Tak, ja na zimówkach jeździłem zima-lato. Aha. Bo ja bardzo mało teraz jeżdżę i w ogóle jeździłem od... A jakieś letnie by pan dorzucił? Jak ja nie mam letnik, mam tylko felgi. I to jest na pali... Mam aluminiowe w samochodzie, aha, a felgi te jest te oryginalne. Czyli to są całoroczne. To są takie całoroczne, no. Płyn w kierunkowskazach też jest, tak?
Tak. No i pięknie. Także wie pan, no. Dobra. Czyli jutro na którą byśmy mogli się umówić? To od pana zależy, nie ode mnie. No, 14. Ja jestem emerytem. Emerytem. Jestem emerytem, siedzę w domu sobie, także nie ma problemu. I ile pan emerytury ma? A z daleka pan jest? Nie, no blisko tutaj, dlatego dzwonię. Pan jest zrobczyc, tak? Pan jest zrobczyc? No nie, ze Świlczy. Aha, a ja z Tarnowa. Wie pan co? Pan jest chyba jakiś podstawiony chyba, nie? Nie, czemu? Ja jestem z Tarnowa. A z Tarnowa pan jest. Tak. Jaki, dobra. Jaki podstawiony? W sensie, że pijany? Kto? Ja. No nie, ja tego nie powiedziałem. A pan mówi, że podstawiony jakiś czy coś takiego? Nie, no bo tak, wie pan, bo ja już miałem taką sytuację, że... A nie. Jakiś znajomy, ktoś się podszywał, że tego, że... A nie. To ja muszę dobrze się dowiedzieć wszystko o nim. Nie ma problemu. Jak z Tarnowa, to nie jest znowu tak daleko. Pan mi powie płyn... To jest przy górnej drodze. Pan mi powie, płyn pod oponami też jest był zmieniany w zbiorniczkach, tak? W czym, czym? Pod oponami płyn był zmieniany. Płyn pod oponami? Tak. No tam jak jest, tam jak jest w kierunkowskazach taki płyn, to właśnie z kierunkowskazów. Ale pan coś pieprzy mi tu, bierze pan mnie pod szpizę albo co, nie wiem. Nie. Dobra. Jak jest pan zainteresowany, proszę jutro sobie przyjechać. Jeszcze mam takie pytanie, bo to jest na paliwo rakietowe, tak? Ten samochód. Tak, pewnie. Odrzutowe nawet. A czy w bagażniku można przewieźć trupa? O, wie pan, niech pan se żartów nie robi ze mną, bo widzę, że pan już zaczyna coś kombinować. Nie, poważnie się pytam, czy tam jest miejsce na czarny worek ze zwłokami. Nie. Dobra. Jeżeli pan jest zainteresowany... Bo ja mam taką pracę, wie pan, bym chciał przerobić na karawan ten samochód i właśnie dlatego się pytam. No nie wiem, to już pańska sprawa i pańska... Czyli tam się zmieści trupa, tak? Dobra. Dziękuję za rozmowę. Czyli jutro się widzimy, jutro się widzimy, tak? Nie ma problemu. Dobra, na pan adres, tam wszystko. Dobra, będę się odzywał około 14 po pracy. Dobra, nie ma problemu. Dobra, na razie, buziaczki. No, na razie. No, kłaniam się. No, dobra. Buziaczki, na razie. No.